taki wielki. Widzieliście kiedyś takiego borowika? Niesamowitego. Proszę Państwa, jesteśmy w lesie. I przy samym parkingu, słuchajcie, maślaki leżą, nikt nie zbiera. Maślaczki. One już takie trochę Podsuszone. No, ale pierwszy podgrzybek się trafił. No, zostawiliśmy go w aucie, żeby go nie nosić. On mówię, tuż przy parkingu, słuchajcie. No, grzybki. Ale idziemy dalej, proszę Państwa. I zobaczymy, co tam będzie. Troszeczkę kropić zaczyna deszcz. Może to wypłoszyć potencjalnych innych grzybiarzy. A co to tutaj jest, proszę Państwa? Co to jest? No, to nie jest nic, co by nas interesowało. Proszę pokazać do ekspertyzy. O! Matce tam, bo nie będę się chciał tego zrobić. Ja go znalazłem. To będzie twój. To. Tutaj wtedy, to 2 lata temu chyba były taka masa tych robaczywych. To gdzieś tu było. No. O, powiedziałem, że zniknęły. Taka pogoda jest, że dobrze widać to wszystko. Tak, no. Taki ładny. No, piękny. Jest trochę. Pyk. Pyk. Seria mi się trafiła. Pyk. Borowiczek chciałem powiedzieć. Podgrzybki oczywiście. Brunatna, proszę Państwa. No i zaczynają się już seriami pojawiać grzybki. Cóż to tutaj kapnęło? Czy to już wysyp? Być może. Dzisiaj taki dzień nie do końca sprzyjający na chodzenie. Z jednej strony, bo troszkę pada, dość zimno. Ale z drugiej strony, troszeczkę być może odstrasza to niektórych zbieraczy. No jest piątek, jeszcze dzień powszedni, ale zbliża się weekend i różnie to może być. Także trzeba dzisiaj skorzystać. Podgrzybki brunatne, słuchajcie, się pojawiły w troszkę większej ilości niż zazwyczaj. No to jest fajny grzybek. Wielozadaniowy, chciałem powiedzieć. Można z niego różne rzeczy wspaniałe wykonać. Oczyszczamy od razu. Ciach. O, i już troszeczkę jest. O, coś znalazło. Pyk. Jest.
taki nadżarty troszeczkę. Ale coś się wykroi. O. Cóż to jest? Piękne. Cóż to mamy? Możesz położyć. Jeden spleśniały. Mhm. No bo jest dość wilgotno. Tutaj też taki troszeczkę uszkodzony. Zaraz przejrzymy. O, ten ładny. Trzeba się im przyglądać, proszę Państwa, bo zdarzają się nadpleśniałe. Jest dość wilgotno. Tutaj kiedyś zebraliśmy podgrzybków dużą ilość, ale były na przykład robaczywe. Było tak w miarę sucho, to 2 lata temu. Kolejny. O. A ten ze ślimaczkiem, o, proszę. No już taki dosyć sfatygowany. Nie wiem, czy coś z niego będzie. No, zobaczymy. Też nadżarty. No, ten to już zupełnie do niczego. Ładny taki z pozoru, ale zniszczony. Przejrzymy. Cóż to jest? O, ale wielkie. Piękne. O, jaki ten ładny. Jaki zdrowy. Piękny. Piękny. No już taka. Zobaczcie. Torba całkiem spora. Znaczy spora, w sensie w sporym stopniu wypełniona. Już się czuję tę masę. Słuchajcie, już się czuję. Niestety nie wzięliśmy koszyka. No tutaj koszyk byłby, myślę, trochę korzystniejszy do noszenia. No ale torba ma tę zaletę, że można ją schować w samochodzie gdzieś tam pod siedzenie i kilka toreb można wziąć, a koszyk to jest jednak gabaryt. No ale nie, trzeba by było jakiś koszyk w końcu. O, tu co to jest? Oj, popsuty, zobaczcie. Tu był podgrzybeczek. Jeszcze pewnie do... Może jeszcze wczoraj był ok, a dzisiaj już do niczego. No można powiedzieć, że to jakby wysyp. Trzeba by podjechać też w inne jeszcze miejsca, ale dzisiaj no to już jest trochę późno. No ale w tygodniu zobaczymy. Temperatury takie widziałem, mają być koło plus 12-14, słonko, no. Taki mały zbiór podgrzybeczków i borowiczek się trafił. Jeden i drugi. Ten taki troszkę jak gąbka, no ale jest. No i idziemy dalej. Hop. Proszę Państwa. I tu następny. Hop. Pyk, pyk, pyk.
No troszkę jest. Szanowni Państwo. Mrowisko. Proszę Państwa, dwa ciekawe eksponaty. Eksponaty jak eksponaty, no. Owocniki. Proszę Państwa, podgrzybeczek. Zobaczcie. Zrośnięty. Jakby dwa trzony ma i jeden kapelusz, tak? Jakby jeden wrośnięty w drugi. Bardzo ciekawie to wygląda. A drugi okaz, borowiczek, proszę Państwa, taki. Taki wielki. Widzieliście kiedyś takiego borowika? Niesamowitego. Zaraz Wam pokażę tutaj dla przykładu, dla porównania wielkości. O, scyzoryk jest, Victorinox. Proszę, jaki wielki. O. No niezły, niezły. On jest troszeczkę przeżarty, ale sam fakt, że taki okaz, słuchajcie, może się coś z niego wykroi. Piękny.